Pytam, się pan dopytał. Przechodzimy do kolejnego punktu informacji zarządu. Już muszę sprawdzić, czy jakoś drodzy państwo, harmonogram sesji otrzymaliście państwo. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o informacje zarządu. Aha, to pan Marek Dziwiecki jeszcze będzie mówił o organizowanych przez nas wspólnie z komisariatem spotkaniach na temat bezpieczeństwa. Bardzo proszę, pan Marek Dziwiecki. Zakazy przesłuchania na świetle. W ramach potrzeby bezpieczeństwa komisariat jesteśmy teraz w bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Organizują spotkania z mieszkańcami dotyczące poprawy bezpieczeństwa. To jest, można powiedzieć, jest to takie forum, jak postrzegają to mieszkańcy, jakie chcą uwagi wnieść do pracy policji, podniesienia poziomu bezpieczeństwa, no i też dla nas. Zapraszam, pierwsze z tych spotkań będzie 17 lutego w szkole 156. To jest adresowane głównie, ze względu na głównie oczywiście, na wszystkich mieszkańców Krzyży. Natomiast realizacja bliska jest pewnie mieszkańcom Łynku i Starej Krzyży. I drugie takie spotkanie będzie w szkole 155 24 lutego, czyli tydzień później. Oba te spotkania są w poniedziałki o godzinie. W poniedziałki o godzinie 18 w szkole 156 i 155. Plakaty są dostępne, drodzy państwo, plakaty są dostępne u pani Ali. Drodzy państwo, spotkania są już naprawdę dopiero w lutym, ale plakaty już są, dlatego zachęcamy do tego, żeby te plakaty wziąć i powiesić na tablicach informacyjnych, tudzież dostępnych dla mieszkańców.